Nie tak. I teraz uwaga, bo to, co powiem, jest dość ważne, a jeszcze o tym nie mówiłem. Otóż dziś w nocy zmienia się czas z zimowego na letni. Więc zapamiętajcie sobie, że wszyscy śpimy godzinę krócej. A nie dłużej? Nie dłużej. Wszyscy śpimy godzinę krócej. No pewnie, że krócej, bo czas się cofa. No co ty za bzdury zaczynasz opowiadać? No jak czas się cofa? No jak czas się cofa? Czas się tylko zatrzymuje, więc śpimy godzinę krócej. No to jak się zatrzymuje, to dłużej. No właśnie nie, to jest ten paradoks. Jak się zatrzymuje, to śpimy krócej. No czekaj, ale tam nie jest tak, że jest godzina do przodu albo do tyłu? No właśnie jest, godzina jest do przodu, tylko czas się zatrzymuje, więc śpimy godzinę krócej. Znaczy teoretycznie, bo wiadomo, że śpimy tyle samo, tak? To też zależy, kto się o której położy, ale chodzi o to, że czas się zmienia z zimowego na letni. Godzina jest do przodu, czas się zatrzymuje, więc śpimy godzinę krócej, bo się jaśniej robi później. Czy to jest takie trudne? Panowie, ja muszę precyzyjnie wiedzieć, która jutro będzie o 18:50. Więc cię teraz precyzyjnie informuję, że jutro o 18:50 będzie dokładnie 18:50. Da. No tak. Da. Tyle tylko, że o drugiej będzie trzecia. Czy tam pierwsza. Dobra, idź.